Czytamy dzisiaj w Ewangelii o niesamowicie wielkim wydarzeniu, jakim było uzdrowienie paralityka. Zobaczcie, że to uzdrowienie, ten cud ma miejsce tylko dlatego, że są ludzie, którzy przynoszą tego człowieka chorego przed Pana Jezusa. I to jest pierwsze pytanie, które chciałbym dzisiaj, żeby owocowało w naszym sercu, żeby było, żeby rosło, żeby nas drążyło. To jest to pytanie, jakim jesteśmy Kościołem. Czy jesteśmy takim Kościołem, który przynosi się nawzajem do Jezusa? Wiara nie jest sprawą prywatną, chociaż jest sprawą osobistą, wewnętrznie przeżywaną, to jednak jest wtedy prawdziwa, kiedy uruchamia mnie w kierunku do drugiego człowieka. Nie może być tak przeżywana tylko i wyłącznie sobie. I druga sprawa, zobaczcie, Pan Jezus staje przed wielkim dylematem i też myślę problemem, ponieważ Pan Jezus, patrząc na tego człowieka sparaliżowanego, co pewnie nie było proste, musi powiedzieć, jaki jest prawdziwy jego problem, że tym jego problemem prawdziwym jest jego grzech. Myślę sobie, że Panu Jezusowi nie było łatwo, widząc człowieka, który leży gdzieś przykuty do łóżka, który się nie rusza, powiedzieć, że chłopie, twoim problemem jest grzech tak naprawdę. Powinien Pan Jezus najpierw zacząć od tego, żeby pochylić się nad jego słabością, ale Pan Jezus idzie prosto. Pan Jezus mówi od razu, co jest jego problemem. Właściwe rozeznanie Jezusa. I co jest bardzo ważne? Ważne jest to, żeby temu rozeznaniu się poddać. Tak sobie myślę, że no właśnie, czasami jest tak w naszym życiu, że kiedy myślimy o spowiedzi, myślimy sobie, spowiedź, co to takiego i po co ta spowiedź, po co komuś mówić o naszych grzechach? Kiedy się tak tylko gada o spowiedzi, to zazwyczaj tak jest. Taka czcza gadanina, tak to nazywam, ale wszystko zmienia się w momencie, kiedy do tego sakramentu człowiek przystępuje, bo właśnie wtedy odzyskuje godność dziecka Bożego. Kiedy człowiek przeżywa osobiście sakrament miłosierdzia, sakrament pokuty, pojednania, tak naprawdę wie, że to ma właściwie ogromny sens. To samo działo się w tej Ewangelii. Zobaczcie, że ci ludzie mogli pytać się, no właściwie po co spowiedź? On jest sparaliżowany, potrzebuje zupełnie czegoś innego, ale Pan Jezus wiedział, czego on naprawdę potrzebuje i że tak naprawdę w tym wszystkim potrzebuje usłyszeć tylko tego słowa: Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Tam Marek używa tego przepięknego słowa Synu, którego uzdrawia. Słowa, które w końcu go zauważa. Mateusz podkreśli jeszcze bardziej i podpowie: Synu, ufaj, bo odpuszczone są Twoje grzechy. Czyli dwa pytania. Jakim jesteśmy Kościołem? Czy przynosimy się nawzajem do Jezusa? A drugie, czy poddajemy się rozeznaniu Jezusa? Czy wierzymy w to, że moje osobiste doświadczenie z Jezusem ma naprawdę w naszym życiu sens, że ma naprawdę w naszym życiu moc przywrócić mnie do pełni życia, nie tylko tego fizycznego, ale przede wszystkim tego duchowego, tego prawdziwego.